Cześć, witam na kanale Sander System w nowej serii filmów Temat Rozwinięty. Ja nazywam się Mateusz Przybycień, a dzisiaj o miejscach w domu, gdzie ogrzewania podłogowego być nie powinno. Jeśli to, o czym mówię, będzie się Wam podobało, bardzo proszę zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zasubskrybujcie ten kanał. Bardzo dziękuję i możemy zaczynać. Żeby zrozumieć, dlaczego ogrzewanie podłogowe nie powinno pokrywać całej powierzchni naszej podłogi, musimy opowiedzieć odrobinę o podstawach teoretycznych. Podłoga grzewcza razem z otoczeniem wymieniają między sobą energię. Nazywa się to wymianą ciepła. Akurat w przypadku takiego niskotemperaturowego ogrzewania, jakim jest ogrzewanie podłogowe, ta wymiana w zdecydowanej większości odbywa się na drodze promieniowania podczerwonego. Tłumacząc z polskiego na nasze, ciepła podłoga emituje promieniowanie cieplne do wszystkich chłodniejszych elementów w pomieszczeniu, ogrzewając je. Przy ogrzewaniu płaszczyznowym występuje również zjawisko konwekcji swobodnej, natomiast jeśli oczywiście instalacja wykonana jest poprawnie i eksploatowana zgodnie z wytycznymi, konwekcja jest marginalna i zmniejsza się w miarę ustalania całego układu. Jak mówiłem we wstępie, ciepła podłoga grzewcza promieniuje do chłodniejszego otoczenia. Z wiadomych przyczyn nie powinniśmy ogrzewać spiżarek oraz innych pomieszczeń, gdzie przechowujemy żywność. Pętli ogrzewania podłogowego nie powinno być również wszędzie tam, gdzie stoją jakieś meble nieprzestawne. Zwyczajnie dlatego, że ogrzewanie podłogowe w takich miejscach będzie nieefektywne. Do takich miejsc można zaliczyć obszar, gdzie stoją meble kuchenne, gdzie mamy jakieś szafy wnękowe, wnęki pod schodami, ale również sanitariaty, takie jak zabudowane wanny lub brodziki prysznicowe. Przy tych drugich sprawa jest jeszcze bardziej poważna. Po pierwsze, one również ograniczają efektywność, ponieważ przykrywają ogrzewanie podłogowe, a po drugie, w tych przestrzeniach pod wanną i pod brodzikiem prysznicowym temperatura będzie zdecydowanie wyższa, przyspieszając tym samym proces osuszania syfonów. Jak woda w syfonie wyschnie, ten nieprzyjemny zapach przedostanie się do powietrza w domu. Oczywiście osuszanie syfonu nie następuje w interwale dobowym. Do takiej sytuacji dojdzie tylko wtedy, kiedy nie używamy wanny lub prysznica codziennie. Jest to sprawa bardzo rzadka, natomiast warto mieć to na uwadze. Kontrowersyjny natomiast jest temat ogrzewania podłogowego w garażu. Otóż wjeżdżając zimnym, narażonym na mróz i śnieg samochodem do ciepłego garażu, no spodziewamy się tego, że ten śnieg i ta woda opadnie właśnie na rozgrzaną podłogę. Z tej rozgrzanej podłogi odparuje, podwyższając tą wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Ta odparowana woda przy styku z powierzchniami, których temperatura jest niższa niż temperatura punktu rosy, w takich warunkach po prostu się skondensuje. Oczywiście skondensuje się na elementach samochodu. To, czy zarys wieje, tego nie wiemy. Analizując wykres opisujący przemiany powietrza wilgotnego przy temperaturze powietrza 18 stopni i wilgotności względnej 40%, para wykropli się na powierzchni, której temperatura będzie mniejsza niż 4 stopnie Celsjusza. Z tego, co mi wiadomo, nie istnieją badania, które potwierdzają korozję samochodów narażonych na właśnie takie warunki, natomiast z punktu widzenia fizyki jest to jak najbardziej możliwe. Moje zdanie na ten temat jest takie, że w garażu, który jest integralną częścią budynku, jest zaizolowany, a w nim nie jest prowadzona żadna działalność warsztatowa, ogrzewanie jest po prostu niepotrzebne. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku.